Jak będziesz miał dobre rzuty, to możesz za mnie. O tak, tak. Dobra, no to jesteśmy na kolejnej sesji Heavy Gear. Witamy, witamy. Rozegramy sobie co nieco. Spójrzmy, co tu się ostatnio działo. Panowie drodzy, przedstawcie mi tak z pamięci, co się generalnie wydarzyło ostatnio. Nie mówię nawet o tym wystąpieniu majora Augusty, ale tak generalnie, wasza wizytacja w mieście Marabu po raz pierwszy raz, tak? W kwaterze SIU. Oraz chcę tutaj dodać, że od naszych ostatniej sesji pomyślcie sobie, że minęło, wyobraźcie tak sobie, minęło kilka dni. Mianowicie prawie tydzień, jest to jakieś 5 dni z kawałkiem. Teraz zbliża się mniej więcej takie, no, powiedzmy jakaś 10 rano. W skali terranowalskiej to dopiero praktycznie słońce wschodzi gdzieniegdzie. Natomiast, panowie, no jest wcześniej, budzicie się i tak dalej. Powiedzcie mi, gdzie żeśmy skończyli i dodajcie, coście tak z ciekawości robili przez ostatni tydzień niemalże. Kto chce zacząć, panowie, z taką... No to może ja. Cóż to się działo na poprzedniej sesji? Otóż poznaliśmy nasz nowy dom oraz ewentualnego współlokatora, olbrzyma o złotym sercu, który zrobił nam powitalny poczęstunek, winko, serek jechane. Każdy z nas miał czas wolny, żeby jakoś sobie rozdysponować. Stryper, z tego co pamiętam, poszedł na żarełko. Kao, z tego co pamiętam, poszedł do biblioteki i spotkał naszego starego znajomego z orderem uśmiechu. Notabene, to jest jedyny order, którego mu faktycznie brakuje, ale widziałeś kiedyś, że ma order przodownika pracy. O, bracie. I order Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. A ja poszedłem do antykwariatu i poszukałem paru pozycji, żeby co by mi się nie nudziło, no i znalazłem dzieła traktujące o taktyce. Jedno to jest autobiografia generała analityka, który tam w sztabie sobie siedział, i coś o Grelach z pewnością tam znajdę. Oraz autobiografia, bleble, już mówię, Emila de Garmo, założyciela Marabu. Tak jest. No. To tyle z mojej strony. I co w ostatnich dniach robiłem? No cóż. No, poza oczywiście taką zwyczajową rutyną, wiesz, ćwiczenia. Tak, oczywiście. Usilnie starałem się znaleźć coś w tej książce, w tej autobiografii 600-stronicowej plus minus, coś o Grelach. Plus jeszcze poszedłem do tego dziadka z antykwariatu i postanowiłem zrobić researcha, czy ma coś ciekawego. Ma coś ciekawego traktującego o Grelach również. Powiem ci tak, no o Grelach to on nie ma. Nie ma. Bezpośrednio. To są informacje w stylu szerzące panikę. Ach. Tak? Nie, bo wiesz, inaczej. Idę do dziadka i mówię, no proszę pana, natrafiłem tutaj w tej książce, co mi pan ją sprzedał, na zwrot Grel. Wiem, cóż to jest, ale no bym potrzebował więcej informacji, żeby nie, wiesz, znaczy, szerzyć panikę Grela. Ty jako człowiek z armii masz mnóstwo dostępu do informacji szkoleniowych, które przygotowują cię na ewentualne spotkania Grel. Ale u takiego dziadka można spotkać takie wydania, które są, powiedzmy, w drugim obiegu, bardziej takim pospolitym obiegu publicznym. Czyli dowiedzieć się możesz wszelkiego rodzaju opisów z jakichś starych gazet, dzienników, jakichś, wiesz, powieści napisanych przez ludzi, którzy przeżyli tą inwazję kolonialnych sił ziemskich. No i powiem ci, że wolisz czytać
z tych oficjalnych źródeł wojskowych, ponieważ te wszystkie cywilne mają jedną do siebie taką cechę, bardzo smutną, mianowicie uwielbiają wyolbrzymiać. I tak jak wiesz, że niektóre modele Greli, szczególnie Mordred, tak, ten wielki szturmowiec. Tak, to wygląda jak zwalista, proszę ciebie, kupa mięcha opancerzona, z kolosalnym jakimś działunem, który każdy inny by uważał za CKM, a to nosi, wiesz, niczym pistolet maszynowy, SMG, jakieś MP5. No, ludzie to opisywali, jakby to był, proszę ciebie, Grendel z dawnych opowieści. Wpadało to do, wiesz, sali pełnej mężów, którzy do niego strzelali, a ten siepał na lewo i prawo i tak dalej, i nie dał się nawet zadrapać. No ja. I takich rzeczy się dowiadujesz, wiesz, ze źródeł, które ci ten dziadek może zaproponować. Podczas gdy jest bardzo często pomijana jedna sprawa, którą z kolei możesz się doczytać w oficjalnych źródłach wojskowych i szkoleniowych materiałach, że z tymi grelami to nie jest tak do końca, że oni, prawda, są tacy nieśmiertelni. To, o czym cywilne podania zapominają, to skromny fakt, że grele jeszcze są genialnymi żołnierzami. Oni nie szarżują na przypał, oni, wiesz, zabierają pozycje, zajmują dogodne miejsca ostrzału, okrążają i tak dalej. Ty do nich strzelasz, ale oni nie biegną, wiesz, jak debile na ciebie, ale kryją się normalnie, wiesz, szturmują błyskawicznie od zasłony do zasłony. Ostrzeliwują się bardzo precyzyjnym i silnym ogniem i tak dalej, i tak dalej. To jest dlatego, to jest niebezpieczna formacja, nie dlatego, że to są jakieś wikingi, prawda, łyse, w czarnym spandeksie. No kurwa, nie! A niestety, jak widziałeś rysunki robione przez niektóre, powiedzmy tutaj taki południowo-republikański DeviantArt, tak? O Boże. O mamusiu. No to zauważałeś, wiesz, że siedzisz sobie w necie, nie? Klikasz, a tam po prostu takim menago spocony, nie? Taki... Jakieś ja ojce tam różne... Ukryste, nie! Weź wyjdź, nie? Krótko mówiąc, mimo lepszych i gorszych źródeł, no starałem się jakiegoś researcha zrobić i u dziadka się zaopatrzyłem w nowy zestaw lektur. Niektóre po prostu opowiadania, dawne opowiadania ziemskie, a niektóre to po prostu następne autobiografie. Tak, panie, chcesz dawne opowiadanie ziemskie? Pokazuję mu to moje science fiction, które sobie czytam. Ja patrzę na to science fiction, sorry, wolę opowiadania grozy i pokazuję mu wygrzebanego, starego, obdrapanego Lovecrafta. Znaczy, to wiesz, właśnie Franklin pokazał ci jakiś poradnik połowu bardzo rozrośniętej kałamarnicy, które na... Na planecie Atlantis to 3 razy większe występują. A tutaj taka straszy wieśniaków nadbrzeżnych. No fajnie, nie? No panie, ja tam mam z tego taki straszliwy brekt, że o panie. Uuuu, ośmiornica wychodzi, uuuu. Dobra, ara. Torpedami to. No. Ale wiesz, w formie tego, również w formie takiego forfunu. No, for fun TV. Oczywiście. Okej, no to tak ci mija sobie ten czas. Kto kolejny? No ja mogę. No proszę bardzo. No, a rewan, jeśli już była ta walka Gerarda z Pierrem, to oczywiście się na nią wybrał. No właśnie. Tego, nie? Walka... Jeszcze zanim właśnie poszedł, to poinformował tym Jamesa, bo chaos chciał. No ja idę z nim oczywiście pokibicować kolesiowi. Słuchajcie, więc tak, ta walka, ona jest zapowiadana zawsze z wyprzedzeniem, więc ona rozpocznie się pod koniec tego tygodnia, dokładnie za, powiedzmy tak, półtorej dnia jeszcze. A, czyli jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Wiesz, wtedy to się zawsze ogłasza, no trochę wcześniej.
Żeby zdążono sobie, wiesz, zdążyli sobie bilety wykupić i tak dalej. Natomiast i tak, wiesz, no bardzo szybko się pojawiła kwestia tego meczu bokserskiego, ponieważ był jakiś inny zaplanowany. Ale się okazało, że dotychczasowy przeciwnik Gerarda Boskiego no miał nieprzyjemny wypadek w tajemniczych okolicznościach. Więc trzeba było dokoptować kogoś z odbioru. No i znalazł się ciekawy człowiek, którego można było przeciwko niemu wystawić, który nie ma specjalnej historii. Może się wybić. Dobra. A tak w międzyczasie. Co tam, Arewa, nie poczyniesz? No myślę, że się socjalizuje z innymi członkami załogi, że tak powiem. Słuchaj, jeśli się socjalizuje z członkami załogi, to wybierz sobie jeden z ciekawych eventów, na który zostałeś zaproszony, ponieważ trzy stronnictwa się tak udzieliły troszeczkę. Pierwszy to był stronka, że tak powiem, Laila i Giovanniego, Belzoni, tak? Którzy pojechali sobie na ryby. Wzięli sobie sześciopak piwa, potem drugi sześciopak piwa, potem popatrzyli na Belzoniego, wzięli trzeci sześciopak piwa. Potem Belzoni popatrzył po siebie, wziął jeszcze dwa sześciopaki piwa. Potem pojechali, potem gdzieś tak w połowie drogi zawrócili, żeby wziąć jeszcze wędki. Potem pojechali z powrotem, ale w międzyczasie, jak ty tam, wiesz, brali te wędki, tak pomyśleli sobie, widząc Arewana, wiesz... To więcej piwa. Tak. Jak coś, to się z nami zabierz. Ale w tym czasie... otóż Miranda oraz Alia, prawda, doszły do wniosku, że na targu, powiedzmy miejskim, wiesz, no to co one opowiadały, to wydało ci się dość mało atrakcyjne jak dla faceta, no bo na zakupy idą niemalże. Co to za zakupy? Dlaczego by... Kto by o zdrowych zmysłach z kobietami takimi szedł na zakupy? Otóż okazało się, że to nie są byle zakupy i to nie jest byle tak. Mianowicie, widzisz, od czasu do czasu Marabu urządza targi sprzętu, tak? Jaki produkuje oraz z jakim wystawiają się inni producenci z całej Południowej Republiki. Przyjeżdżają producenci girów z Territorial Arms, przyjeżdżają producenci girów z Mekongu. No i jest tutaj taka ogólna giełda zrobiona. W dodatku mnóstwo gnatów, mnóstwo karabinów i tak dalej. No, czego sobie dusza zapragnie, oczywiście nie wszystko da się kupić. Tak, bo cywilowi nie wolno. Na żołnierz też raczej pozwolenie musi mieć. Albo to, wiesz, zareklamować. Ale kobitki sobie pomyślały, wyobraź sobie, bardzo ciekawie, że one tam pójdą nie po to, żeby kupować sobie z psiapsiłkami jakieś części, czy coś w tym stylu, ale żeby poznać ciekawych ludzi. Zrobić sobie znajomości. Szczególnie Alia, która, wiesz, jak to mówiła, to mrugnęła okiem, że ona ma cynk. Wink, wink, rozumiesz? No, a natomiast trzecia propozycja. Więc tak. Zauważyłeś, że ten młody Lucian, tak? Lucian Sun. Bill, który jest mechanikiem i który bardzo często szlaje się po waszej kantynie, oraz jeszcze jeden kumpel Laila. I ktoś, kogo wcześniej poznałeś tylko i wyłącznie jako gruby, ale nie ten gruby, ten drugi gruby. No. Oni się wybierają do kółka teatralnego.
O, shit, ale idą już tam jak występować, czy idą oglądać? A no właśnie, wiesz, oni mówią tak, kółko teatralne prowadzi rekrutację do jakiegoś nowego przedsięwzięcia. No więc, wiesz, oni się zainteresują. Franek pewnie chciałby o tym usłyszeć. No, ja właśnie o tym pomyślałem. No, ale Arewanie. Co zaś... No, to możemy do tego jeszcze przejść. Ale co zaś ty, że tak powiem... Na którą z tych trzech pozycji się... No, wypadałoby zobaczyć do rynku, bo i tak chyba sprzętu mamy dość mało. A wypadałoby się rozejrzeć. Chociaż świetnie sprzęt, może być... Sprzętem macie zagwarantowany, tak? Służbowy. Natomiast jak sobie spojrzycie na karty, łącznie udało wam się uciłać oszczędności 840 dinarów. Same oszczędności, ale zwróćcie uwagę, że nie musicie się martwić o takie rzeczy w stylu zakwaterowanie, wyżywienie, opierunek i tak dalej. Dobra, to ja sobie zrzucę. To wychodzi na to, że pierwsza opcja. Czyli poszedłeś na ryby. No, na ryby pojechałeś do takiej fajnej zatoczki, która jest zaraz za miastem, gdzie pojechaliście takim pick-upem, nie? Oczywiście Lyle i Giovanni, wiesz, gumiaki już na sobie mają. Znaczy, Giovanni ma gumiaki, takie rybaczki wielkie, taki kapelusik, nie? To wielkie brudzisze jego wisi tam u szyi. Widzisz, że wszędzie jakieś haczyki powbijane na tym kapelusiku, nie? Mhm. Jakieś przynęty gdzieś wiszą. Ja się ubrał z siebie jak Rambo, tylko na ryby. Dosłownie. I z kolei z drugiej strony Lyle, który jest zupełną przeciwnością. Klapki, krótkie galotki, koszula taka ala hawajska. Wiesz, okularki awiatory, długa, proszę ciebie, ten... długa fifka, na końcu taki wymiętoszony papieros, nie? No i jedzie. Dojechaliście w końcu do tej zatoczki, od razu, wiesz, no to jest kawał za miastem, ale przyjemnie, lasy, spokój, gdzieś jakieś ptaszki świergolą, wiesz, jakieś tam jaszczurki, płazy skrzeczą i tak dalej. Ogromne paprocie, rzeczka gdzieś tam daleko szumi. Wyście podjechali właśnie do tej zatoczki i widzicie, że jest tutaj gdzieniędzie jakiś starszych facetów, jakiś dwóch, trzech, porozrzucanych po całym tym wybrzeżu, nie? Natomiast tam, gdzie wy żeście dojechali, musieliście takim offroadem trochę poćwiczyć się między drzewami i tak dalej, no trochę tego było. Zauważacie, że jest taki pomościk i tam jest taki mały jachcik. Mały, szaro-bury, pordzewiały jacht. Parkujecie przy tym... Pordzewiały mówisz? Co? Pordzewiały mówisz? Znaczy on wiesz, on się trzyma, tylko jest po prostu słabo zadbany, tak? Mimo wszystko żałuję, że nie wziąłem sobie swima, czyli pływania. Słucham? No dobra. Żałuję, że nie wziąłem sobie pływania, ale no dalej. No więc tak, no Lyle oczywiście, wiesz, pakuje się, wiesz, bierze razem z Giovanni te paczki z piwem i tak dalej. Wędki, nie? No i chodź chłopie, pokażemy ci, co to znaczy prawdziwe morze. Znaczy morze, jak to morze, no... Gigantyczne jezioro... O, popływamy sobie, to znaczy... Jachcikiem, mamy tutaj jedno zajebiste łowisko, wyobraź sobie. No. A jakieś kamizelki ratunkowe macie jakby co? Bo jest taka sprawa, że nie miałem okazji się nauczyć pływać. Wiesz, tak powiedziałeś, kamizelki ratunkowe macie, oni tak popatrzyli. Wiesz, na ciebie. To jest? Taka cisza. Na siebie. No. Wiesz, Giovanni, Lyle, Giovanni, potem znowu
Arevan. Widzisz, widzisz, że Lael tak się tak zastanawia się, tak wyciąga właściwie tą fifkę, nie? Nagle się uśmiechnął. Oczywiście, że mam. Okej. Okay. Tam żegnam się po jakie jestem. Tutaj religia. Mhm. No i wchodzę na pokład. Wlazłeś na pokład. Się zapadasz na tego. Na kill. Wlazłeś na pokład, od razu zaskrzypiało ci pod nogami. Patrzysz, tutaj jest mnóstwo podniesionych puszek po piwie. Aha, no. No, natomiast jak jest ta taka... jak to się kurczę nazywa? Nigdy w tym dobry nie byłem. Ta taka... To zadaszenie, no. Ten... sterówka! O, po angielsku... A, po polsku sterówka, właśnie. No, no to tam... zaglądasz tam do środka, nie? No i tam wszystkie graty leżą i tak dalej. Są dwa takie siedziska, jeden stolik. Jest ta, prawda... kilka butelek takich plastikowych z paliwem. No, ma to motorek swój. Ale widzisz, że tam jest jeszcze poroże jakiegoś łosia. Znaczy, no jelenia, nie? Tak po prostu wisi, jak z dupy. No wiadomo. O matko, to panie to poroże czy czyjś z dupy? Wiesz, no i wypływacie. Lyle stoi za sterami i mówi tak, spokojnie, to jest dobra łajba, kupiłem ją od kolesia za 5 dinarów. A Rewa wyciąga papieros, albo lepiej nie, no patrzy na te butelki i nagle go odkłada. No. W każdym razie jest zdenerwowany trochę. No. Typu, oh shit, co ja wlazłem? No więc... No, płyniemy. Wiesz, panie, płyniecie, jesteście, w końcu wypływacie z tej małej zatoczki, wypływacie w takie różne tam inne spokojne wody, tutaj wiesz, do jakichś tam bardziej gęstych szuwarów, nie, takich potężnych trzcin, które rosną na wybrzeżu, krzaczory tutaj, prawda, no czuć, że woda tutaj żyje, że tutaj jest w tej wodzie ferment po prostu wywołany tym, że jest tu dużo życia, a nie tym, że jest to po prostu woda brudna, jak to w wielu innych miejscach jest. No bo woda taka w parku, nie? No wiesz, no jak... Zalana tylko dziura i woda jest tyle. Nie, no to jest po prostu, wiesz, jest mnóstwo życia, jakieś te ważki latają tuż nad powierzchnią i tak dalej. Stanęliście sobie. No i wiesz, no tutaj Lael tak się spogląda w lewo i w prawo. Giovanni też w lewo i w prawo, uznawszy, że niczego nie zauważałem, no to wyciągałem te wędki. Siadałem sobie na tych, wiesz, no wiesz, pokazują co i jak, gdzie tu sobie można usiąść, zarzucić tę wędkę. Mogę sobie rzucić na law, czy tutaj jest jakieś prawo, nie wiem, karta wędkarska albo coś? Możesz. Obowiązkowe? Wow. No, to będzie 4. Wiesz, że... nie, na takie rzeczy nie trzeba pozwolenia. Mhm. Tak? Tak długo, jak się łowi w niechronionych miejscach. Czy zauważyłem jakieś tabliczki rezerwatu przyrody albo coś w tym deseń? Tak. Jedną w sterówce. Tak ułożoną tam pod kocykiem gdzieś. Jak próbowałeś usiąść, to na czymś takim usiadłeś. Jaka impreza, panie. No dobra, ja też, jeśli jest jakaś wolna wędka, to też spróbuję zarzucić. Zarzucasz, wiesz, spokojnie, mija jako tako czas, nie? Bardzo przyjemnie. Dobra, dalej, wiesz, no chłopaki tutaj zaklewają się piwskiem, zauważyłeś, że Lal to nawet niczego na tym haczyku nie zarzucił. Znaczy, przynęty. On nawet nie wie, jak się wędkuje.
chociaż, tak jak ja. Wiesz, smutna prawda jest taka, że Arevan też nie wie skąd. On jest z Podlandów. No ba. Widział na filmie. Widział na inaczej, filmie. On nie wędkuje, on po prostu moczy kija. Moczy kij. Cytując wędrowycza, jak wędrowycz chce sobie połowić, to wali prąd do wody i wyławia śnięte ryby. A czasem chce sobie po prostu pomoc. Kombinować. Więc tak. Arevan. Na to byśmy skończyli. Siedzisz się, relaksujesz na tej łódce. Jecie sobie piwko, oni tam rzucają ci to piwko, nie? W takich puszeczkach fajnych. No i zaczynają się, wiesz, takie typowo męskie gaduchy. Czyli o wszystkim i o niczym zarazem. Żeby odprężyć umysł. Żeby wypocząć. I tak, wiesz, Lyle, tak wiesz, coś tam gaworzy z Belzonim. Belzoni jak zwykle o swoich archeologicznych zamiłowaniach. Aż w końcu Lyle tak spogląda na ciebie, na Arevan. Powiedz no, ja wychowany, prawda, na północy i południu teraz. Tam mamy lasy i tak dalej. Co byście robili na tych waszych pustkowiach, tak dla zabicia czasu? No prawie to samo co tu, tylko że tu jest więcej, że tak powiem, przyjaznej przyrody, bo tam u nas to tylko pustynia albo miejska dżungla, że tak powiem. Aaa, Spice River, no tak, no tak. Kurczę, powiem ci, że to co wam odpieprzyli, nie kusicie, żeby tam wrócić, wyrównać te rachunki? Powiem tak, gdybym miał okazję pociągnąć za spust w kierunku pułkownika albo pani minister obrony, to bym się nie zawahał. To dobrze wiedzieć, naprawdę dobrze. Swoją drogą, chłopie, mam nadzieję, że nie masz żadnych kolegów w PRDF-ie, bo może się tak zdarzyć, że będziemy na ich terenie. No trudno się mówi. Ojczyzna mnie zdradziła. Mam nadzieję, że tata tutaj mnie nie zdradzi. A no, też tak miejmy. Dobra, teraz w zasadzie mógłbym Arevana poprosić o rzut, ale to zaraz postawię serwer. A możesz się połączyć na serwer akurat. Bo postawiłem. Rzucik na to w twoim przypadku będzie 2 kostki plus 1. No moment. Się to. 6, panie. Pięknie. Już chłopaki są tam trochę podchmielone, bo już wypiły, wiesz, któreś tam piwo, ale ty dopiero zacząłeś. Mhm. Widzisz, że gdzieś tam w jakimś zacienionym skrawku lasu, hen daleko nad brzegiem zatoczki widziałeś jakiś ogromny, masywny kształt, który wyszedł z zarośli, ale zniknął gdzieś w głębi. Gdzieś bardziej w głębi lasu. Po prostu widziałeś taką masywną, ciemną sylwetkę, która w tych ciemności rzucanych przez te ogromne korony lasów, które no po prostu te drzewska są takie i mają tak po prostu gęste korony, że ledwo co jakieś światło przechodzi na dół, tylko tyle co się odbija gdzieś tam po bokach i przez jakieś mniejsze szczelinki, ale dosłownie nawet za dnia to w tej części Terranowy lasy są niemal ciemne. Panuje tutaj taki przyjemny, chłodny półmrok. Panie, istny czarnolas. No, wyobraź sobie. No i widzisz, jak coś tam w takich gęstwinach i zaroślach po prostu przeszło. Coś się przewaliło. Na twoje oko coś rozmiaru furgonetki. Albo i półtorej furgonetki. Pick-upa. To jest na tym samym, po tej samej stronie brzegu, co myśmy przyjechali? Nie, to jest naprzeciwko. Wyobraź sobie tak. Jest taka, no jest to ogromne jezioro, tak, jezioro w zasadzie
z nazwy, bo jest to oficjalnie uznane jako morze. Jako jedyne faktyczne teranowańskie morze. To co jest przy Marabu, nie? I... To wielkie. Tak, Lake Esperance. Tak, to ogromne. No faktycznie, że wielkość morza czarnego. No. Coś takiego. I troszeczkę właśnie jesteś bardziej na zachód. No i wyobraź sobie, że tam jest taka mała właśnie zatoczka, tak? No tam jest ich pełno, co jakiś czas jest takie zakole, gdzie wypada rzeczka. No i wiesz, to jest okrzaczone dookoła, nikt tam się w zasadzie nie zapuszcza, wszędzie chynchy jakieś, tak, rośliny. No jest tego dużo. Natomiast teraz widzisz, że gdzieś tam daleko po drugiej stronie zatoczki, wyobraź sobie, że jesteś, wiesz, przy jednym brzegu, to po drugiej stronie, jeszcze dalej w lesie, widziałeś jakiś ogromny kształt, który prawie bezgłośnie się tam przemknął. Bezgłośnie dlatego, że głównie dźwięki zamaskowane są po pierwsze szumem fal, po drugie życiem zwierzątek, owadów i tak dalej, które tutaj sobie prawda, chrzęszczą i trzeszczą. No i gdzieś dalej jakimś tak pluskającym potokiem, który gdzieniegdzie po skałach się przelewa i też trochę szumi. To mówię, ej chłopaki, kojarzycie coś? I tutaj opisuję tego stwora. Wiecie, co to może jest? Stwór. Wiesz, no ty widziałeś tylko ogromny kształt, aha, ciemny. Oni się tak spoglądają. Spoglądają się na to twoje piwo, które wiesz, nie? I Lyle tak spogląda na Giovanniego. Giovanni, ile ty mu dałeś już? No, z drugie. Wiesz, on się tak spogląda. Chłopie, co ty pieprzysz? No dobra, może mi się przewidział, nie? Tak mówię, Rewona Czerwonego, ale nadal się patrzy mniej więcej w to samo miejsce, gdzie to było. Zauważyłeś, bo rzut poszedł bardzo dobrze, zauważyłeś jeszcze, jak hen tam daleko, pomiędzy krzaków, błysnęło taki czerwony, czerwony wizjer, jakby, prawda, moduł sensoryczny od Gira, ale szybko zniknął. Usiedł. Nie, rozumiem, że tu nie ma czegoś takiego na tej łabie jak rurnetka albo coś, ten deseń. Trzeba by było poszukać. No to najpierw się pytam chłopaków, czy mają lornetkę. Więc oni tak wzruszają ramionami, trzeba poszukać. No to ja wzruszaję z ramionami, szukam. No wchodzisz do tej sterówki. Syf tutaj jest nieziemski. No to zrób sobie na... O wiem, investigate. Jak rzucisz jedynkę, znajdziesz dyszel od wozu. No. Investigation. 5. Ładnie. Znalazłeś, panie, lunetę. No to spoglądam przez lunetę w to miejsce, gdzie to mi dał czerwone coś błysło. Widzisz, że ktoś... Rozkładasz tą lunetę, spoglądasz i... Tak. Okej. Okay. Pierwszą rzeczą, jaką dostrzegasz, rozkładając sobie tą lunetę i celując w tamtym kierunku, to nie jest jakiś obiekt, ale fakt, że po przeciwnej stronie soczewki ktoś po prostu flamastem narysował kutasa. Spodziewałem się, za chwilę pila też może być. No. Nie, taki psikus. Ale pewnie też ktoś kupił to prawdopodobnie Lyle za jakieś 2 dinary, bo taniej w ten sposób. Natomiast dostrzegasz, że tam w gęstwinie przygląda ci się Gear. Ale zauważyłeś go tylko przez chwilę, jak on się wycofywał i widzisz, jak hen tam daleko, gdzieś na stronę północy, tak? Od tego jeziora w stronę północy
zmierzają jeszcze dwie sylwetki. Nie zdołałem zobaczyć oznaczeń tego gira. Nie. Dwie sylwetki, ich też nie widzę za dobrze, tak? Wyobraź sobie coś takiego, no widzisz, one już są i tak daleko. Mhm. Natomiast ty widzisz, wyraźnie widzisz masywne kształty tych jednostek, które tam w oddali, wiesz, trochę się unoszą, trochę opadają, jakby po prostu kroczyły, nie? Jak ktoś idzie, to tak, wiesz, unosi lekko ramiona, opuszcza i, wiesz, całą swoją sylwetkę. No to widzisz takie dwa odległe sylwetki, dosłownie girów, jakby takie ich obrysy skąpane w ciemności, które w tych gęstwinach się przebijają i znikają jeszcze głębiej. Panowie? Co? Słucham. Powiedzcie mi, gdzie ćwiczą giry takie przeznaczenia do walki wodnej? Jeśli wiecie, tutaj w okolicy. Jeżeli tak wzrusza ramionami, mamy zielonego pojęcia. Najbliższa taka jednostka jest przy Porto Oasis. I ona się zajmuje głównie bagniskami. Możecie mi wierzyć lub nie, a pewnie mi nie uwierzycie, ale właśnie chyba widziałem trzy giry w tamtym kierunku i pokazuję palcem. Wiesz, Lal tak się zainteresował, bo widzi, że wiesz, z tym jego miniaturowym kalejdoskopem o jednym i wyłącznie jednym ciekawym obrazku na końcu, tak? Stoisz, gdzieś patrzysz, on myślał, że nie wiem, coś ci się faktycznie uwidziało, ale czy tak bierze od ciebie tą lunetę, wychylania się i tak też wygląda, kurwa Maś, stwierdza po chwili. Spogląda na ciebie, spogląda na Belzoniego, Belzoni też się podźwignął, podszedł do tej samej burty, już prawie się mieliście wypieprzyć. Nagle ci robi ciężkości, przeniósł się. Ja się odsuwam się, ale przy tym Benzamin nic nie daje, to przeciwwaga moja. Może sobie na Dodge'a rzucić. Musię. Patrzymy 1-1. 4. No. Masz szczęście. Wpadłem do wody? Nie przyszło? Nie. Nie, akurat mało brakowało. Więc tak, Belzoni zaraz się odsunął. I widzisz coś takiego. Lyle, wiesz, jest osłupiały tym, co się stało. I stwierdza, coś tu zdecydowanie jest nie tak. Ponieważ, i tu tam wam tłumaczę, za każdym razem, chłopaki, za każdym razem, kiedy wybieramy się tutaj na ryby, ja sprawdzam, czy w okolicy nie ma żadnych jednostek na patrolach lub ćwiczeniach. I mam co do tego zaufane źródło. Tych gier nie powinno tu być. Stwierdzam, że nas też tu nie powinno być. A no właśnie. Może sprawdźmy, żeby nas tu już nie było, co? Wiesz co? To jest dobry pomysł. A i tak Belzoni wypił większość piwa, co nie? Wiesz, takie byknięcie sugestywne. No. Okej. To wy odpływacie z powrotem zainteresowani. Co się stało generalnie, nie? Ja przerwę. Szczególnie Lyle, proszę ciebie, tak mówił, że wiesz, nie wiesz de facto, skąd on ma informacje. Ba, raczej nie chcesz wiedzieć. Pewnie je wygrał w ale skądś ma. A to też bardzo prawdopodobne. Podejrzewam, że na tą łajbę wygrał w kartach. Taka kwestia do Arevana. Czy on mógłby sobie na coś rzucić, żeby spróbować rozpoznać sylwetkę? W sensie tego, którego widział? Albo typ gira. Może. Co większe masz? Tactics? Powiedzmy...
Gear Architecture, no to by było z największym bonusem. Co tam jeszcze? Albo po prostu z Knowledge'a, tak? Ale z Knowledge'a będzie... Bo to jest tak, przeciwko Knowledge'owi to będziesz musiał wyrzucić coś bardzo trudnego. Czyli jeśli chodzi o skalę wyzwania, to ja bym zrobił... Nie, bez przesady, to jest przesadne. Very difficult to jest 7. Jeśli chodzi o tactics, no to będzie difficult, a jeżeli chodzi o gear architecture, to tylko moderate. Gear architecture to ty nie masz, tactics to nie wiem. Tactics i jedną kostkę. Ale knowledge ma 2 plus 1, więc chyba knowledge najlepiej się będzie rzucał. Chociaż... No na knowledge musisz wyrzucić 6, żeby to zdać. Mm. No tactics też. No tak, bo nie masz creativity. A, bo tactic masz czegoś innego, no. Mm. To panie, faktycznie rzuć knowledge. To tak czy tak wychodzi na je... Nie, 6. Nie. Wydaje ci się, że gdzieś te giry widziałeś już. Ale te wspomnienia sięgają bardzo dawno temu. Bardzo dawno, zanim żeś przybył na południe. Bulldogi? Pitbulle, tak. Wiedziałem, że pieski. No właśnie, widzisz, to jest za mało, żeby... Zgadnąć co? Ty nie wiesz, co to są. Bóle, warriory, nie wiesz, ale masz wrażenie, że je bardzo dawno temu widziałeś. Podejrzewam, że pakistańskie w takim razie, ale dobra. Nie mam pewności. No, to sobie wracacie. To teraz, zanim wrócicie, to na razie przejdźmy do... Do kogo? Do Jamesa. Tylko jeden został. A potem jeszcze, ponieważ Franklin zadeklarował dość mało, to jeszcze się przyjrzymy na chwilę Franklinowi. Dobra, Franklin, James, możesz wybrać jedno z dwóch tych pozostałych... Nie wiem nawet, co już wybiorę. Tylko jeszcze zapytam Alię, ewentualnie którąś z kobitek, czy któraś z nich umie robić rysunki techniczne. Oni tak na ciebie spojrzały. Tak wiesz, wzruszają ramionami. Widzisz, że są lekko skonfudowane, ale chcą w miarę odpowiedzieć w miarę trafnie. No więc tak, Miranda mówi ci, że no kiedyś rysowała coś a la komiksy, nie? I pokazuje ci swój zeszyt. No fajne. No spoko, fajna rzecz, tylko mnie właśnie potrzeba bardziej technicznych. No to... Nie wiem... One wzruszają ramionami, no Miranda mówi, że no to mogę ci coś technicznie narysować? Nie wiem, o to chodzi? No bo właśnie chodzi o to, że mam pewien pomysł w Elfie, tylko trzeba by rozrysować plany. Umiem go zaprojektować mechanicznie, ale za cholerę nie umiem go narysować tak, żeby pokazać go komukolwiek. No to ta flag. Dobra, czyli muszę. Czyli dobra, to kiedy będziecie szły na ten bazar? W sensie ile mam jeszcze czasu? Czy bardziej godzinę, czy bardziej pół dnia? No czy to będzie cały dzisiejszy dzień, tak? A one idą no, za jakąś godzinkę. No dobra, wie. To spróbuję się uśmiechnąć do technicznych. Jakbym nie zdążył, to powiedzcie mi, który bazar, nie? Gdzie to jest? Znaczy to są ogromne targi, tak? Hale targowe i tak dalej. Jest taki plac targowy, wokół których są takie hale expo. Na tym placu targowym się wystawiają ci, którzy na wolnym powietrzu robią prezentacje. W tych halach, wiesz, pomniejsi producenci. No i tego typu rzeczy, nie? No dobra, to tak. To w takim razie... Ja będę z nimi szedł, owszem, ale w te 2 godzinki chciałbym spróbować się uśmiechnąć właśnie do Billa i kup... O właśnie! Uśmiecham się do Ziziego, czy on kiedyś plany rozrysowywał? Hmm.
No, wątpię. To jest mechanik. A nie konstruktor. Dobra. On widział, ale nie pytam się, po prostu lokalnych, czyli Byla i spółki, czy któryś z nich kiedyś, kurde, rysował czegokolwiek plany? Podobnie. To nie są konstruktorzy. Wiesz, oni cię kierują. Panie, chcesz plany rysować, to idź do biura konstrukcyjnego. Do jakiejś firmy, która się takimi rzeczami zajmuje. Oni naprawiają maszyny. No dobra, to w takim razie, widząc, że tutaj ta flak... No, wiesz, jak się zgłosisz do... Jesteś w jednostce wojskowej, idziesz do mechanika, to on ci nie narysuje czołgu. No tak. Nie ma podstawowej wiedzy i przeszkolenia, żeby sporządzić rysunek techniczny. Ma wiedzę teoretyczną, może jak to wykonać, albo przybliżone te, jak to wykonać. Wie, jak to naprawiać, to na pewno, jak konserwować, jak coś zmienić, ale jak zaprojektować, to raczej nie. Ja tylko sprawdzam, bo chyba mnie wywaliło na moment. Mój Skype przyświrował ci utek. For some odd reason. Spróbuję podłączyć jeszcze raz doktorka. Sorry, doktor Menie, Skype mi trochę zaświrował. A, dobra, już myślałem, że to coś z mojej strony. Świrał Skype. Dobra, w każdym razie, no to wybieram się z dziewczynami na te targi. No więc tak, przed twoimi oczami jest... jak wchodzicie na ten plac targowy, no widzisz, że przestępujecie ogromne bramy, w których to bramach po obu stronach takie dwa kolosalne pomniki, znaczy pomniki, figury, prawda, marmurowe, żołnierze. Jednym żołnierzem jest mężczyzna, który trzyma, prawda, karabin w takim galowym mundurze, wiesz, karabin z bagnetem i tak dalej, czapka oczywiście. Wiesz, karabin jest przy nodze, on stoi w takiej pozie, że tak powiem, prezencyjnej, a po drugiej stronie jest figura żołnierza, ale kobiety w kombinezonie pilota. Tudzież jakiś pilota jakiegokolwiek sprzętu, tudzież, prawda, czołgu, etc. No. Wchodzicie... No więc tak, wchodzisz do tej, na tą halę targową, znaczy na ten plac targowy otoczony tymi halami. Widzisz, że mnóstwo ludzi się tutaj już kręci, ale to nie są zwykli cywile. Ale raczej jeśli są cywile, to mają stosowne wywieszki na szyjach, na takich smyczkach, prawda, z ich przedstawiające firmy, dla których pracują. Między nimi kręcą się jacyś tacy grubsiejsi, bardziej dostojni panowie w garniturach, panie zresztą też, którzy, wiesz, podają swoje wizytówki, dyskutują żwawo, prawda, witają się, ściskają sobie ręce. Widzisz, że jest ogromny ruch między tymi halami targowymi a tym głównym placem, gdzie tutaj są wystawione modele nowszych rodzajów wizygotów, potężne czołgi, takie, że panie, jak się obok nich przechodzisz, to ty stać możesz obok wielkiej gąsienicy i ta gąsienica, powiedzmy, całej górna część, to kończy się mniej więcej gdzieś na wysokości twojej szyi. Drobiazg. No jest to potężna maszyna, ale widzisz, że nowoczesne uzbrojenie. Na jednym z nich eksperymentalny ciężki miotacz cząsteczek, co kiedyś widziałeś, jak to działa, ale wiesz, ile tam musieli baterii zapakować, żeby coś takiego to obsłużyło. No, widać się da. Tak, widać się da, ale no, jeśli chodzi o myśl techniczną, no to wiesz, to nic mnie już nie zdziwi. No wiesz, tu są targi takie właśnie dużo eksperymentalnych rzeczy, jakieś widzisz, samoloty są ustawione na takich pięknych platformach, tak, oczywiście ładnie, estetycznie ich schludnie udziane panie, właśnie nie w takich typowo kusych jakichś, proszę ciebie, w dziankach, ale bardziej
na taką żołnierską modłę, czyli proszę ciebie, coś a la żakiecik, spódnica, fura rzepka. Co najmniej do kolan? Tak. No właśnie, wiesz co, nie. To są hostessy, ale na modłę, na krój żołnierski. No mają krótsze spódniczki, bo widać, że wiesz, jest taki temat żołnierski, więc one są ubrane po żołniersku. Tak, wariacja na temat, rozumiem. No, ale jednak jest to wiadomo. No i zachęcają do przede wszystkim spojrzenia na odpowiednie moduły, co jest bardzo ciekawym zabiegiem, jak spostrzegasz, ponieważ dwie takie panie wdzięczą się a to do lufy, a to do sensorów, prawda, na czołgu nowych zamontowanych i tak sprytnie niczym wskaźnik laserowy na jakimś, prawda, wywodzie, na jakiejś prelekcji wskazujący na odpowiednie miejsca na tablicy, tak one wodzą się dookoła tego sprzętu i wskazują delikatnymi ruchami dłoni na odpowiednie rzeczy, którym powinieneś się przyjrzeć. No, czyli taki bardziej interesujący wskaźnik laserowy. Dokładnie. Ciekawe. Ciekawy zabieg, nie ma co. Właśnie wiesz, no jest tutaj mnóstwo dzianych ludzi, jest tutaj też mnóstwo żołnierzy, bo żołnierze zawsze na takie rzeczy mają wstęp wolny. Też dlatego, że w przeciwieństwie do wielu teoretyzujących konstruktorów, Territorial Arms szczególnie, które tutaj ma najwięcej swoich wystaw oraz D'Artagnan zresztą też, mają... lubią słuchać żołnierzy. Tak, lubią feedback. Jeśli żołnierz przyjdzie i powie, czego szuka, to oni wiedzą, że jeśli zaimportują na pole bitwy taką broń, a nie inną, to żołnierze sami wymuszą na swoich przełożonych poprzez to, że coś jest skuteczne i użyteczne i oni to wolą, sami wymuszą używanie takiego, a nie innego sprzętu. Bardzo. No i to jest tak powszechnie przyjęta zasada, że żołnierzy się oczywiście wita z otwartymi rękami. Kiedy ty się tutaj przechadzasz, widzisz, że Alia oczywiście w zasadzie biega za Mirandą, która jest na tyle roztrzepana, żeby obczajać nowe produkty z gamy Kobr. Tak, no ona sobie tam stoi, zaczęła rysować jedną z tych kobr. Oczywiście jakiś umundurowany megamen, nie, podszedł, nie, tak zainteresował. O, ty dziewczynko, co tu robisz? Ona pokazała mu odznakę służb specjalnych. Odszedł? On po prostu taki ochroniarz, nie? Taki random, solid security, nie? Myśli twardziel. O kurwa, służby specjalne. Nothing to do here? Sprawdzę cię, mnie nie ma gdzie indziej, tak? No. Tak. No i wiesz, no... W zasadzie jest tutaj mnóstwo ludu. Ruch jest tu w cholerę. Panie, czy czegoś szukasz? Szukam stoiska z bronią palną właśnie D'Artagnan. D'Artagnan ma, proszę ciebie, pod w jednej z hal niemalże całą aleję wykupioną, gdzie są różne stoiska, wiesz, sprzedają karabiny, strzelby, co tam jeszcze, sztucery takie do polowań, są pistolety maszynowe, jest przede wszystkim coś, czego D'Artagnan tak bardzo nie słyszałeś, ale to jest widać nowa rzecz w ich kolekcji. To jest sprzęt myśliwski do survivalu, wszelkiego rodzaju noże, wiesz, kamizelki taktyczne. Nawet zauważyłeś, że firmują swoją nazwą firmują swoją nazwą sieć śpiworów, butów. No. Wiesz, butów takich turystycznych, turystyczno-żołnierskich, trekkingowych i tak dalej. Śpiwory, karimaty i tak. Wszystko, co się może przydać, wiesz, żołnierzowi. Całą gamę, wiesz, jakieś niezbędniki, manierki i
tego typu rzeczy. No bo jak każda z firm konkuruje o zamówienia rządowe. Tak, otóż wiesz, ja tak sobie przechadzam się, patrzę na te ich, nie, te, na te ich pomysły i tak wiesz, zagaduję któregoś ze sprzedawców, czy tutaj dałoby się może porozmawiać z kim bardziej z biura projektowego, bo miałbym kilka pomysłów na rynek cywilny i chciałbym je z kimś skonsultować, jeśli chodzi o ich przydatność, że tak powiem, na rynku i możliwy jakiś kontrakcik może na pierwszą serię produkcyjną czy coś. Zapytałeś się o takiego jednego mężczyznę, starszego, bardziej poważnie wyglądającego, który... No oczywiście w garniturze, ja oczywiście wiesz, mundur, dokładnie kancik. Zauważyłeś, że wszyscy na stoiskach Dartan mają garnitury i uwaga jakie. Ciemno-czerwony, w zasadzie taki winno-krwawy... kwawa barwa, obszyta czernią i zauważasz, że na ramionach i na piersiach, tak, mają takie w materiał wszyte wstawki ze skóry jakiegoś jaszczura drogiego. I to jest obowiązujący, uniwersalny krój wszystkich sklepikarzy, że tak powiem, wystawników i reprezentantów firmy Dartan. To jest droga, luksusowa firma. Kiedy z takim projektem się zgłosiłeś do jednego z tutaj panów, no on stwierdza tak. Drogi panie, cieszy mnie zainteresowanie i wybranie naszej firmy na tego typu ciekawe propozycje. Cóż, mogę polecić naszego konsultanta w takich sprawach, mogę go tu wezwać. Natomiast mogę panu od razu powiedzieć, że tak czy inaczej będzie się pan musiał zgłosić do biura projektów. Oczywiście, jeżeli powie... Oczywiście porozmawiam z konsultantem, zapytam, gdzie jest biuro projektów. Może... Oczywiście, wiesz, kwestia jest... Kwestia jest taka, że właśnie potrzebowałbym kogoś do rozrysowania, ale sam pomysł mogę opisać i konsultantowi. Tylko, że no oczywiście rozumiem, jako poważna firma dajecie gwarancję, że mój pomysł nie zostanie wykorzystany bez mojej wiedzy. Proszę pana, na takie rzeczy należy się, żeby wykorzystać czyjś pomysł, no to cóż, nie należy go tak sobie zdradzać, tak panu podpowiem, bo było tutaj kilka osób, które próbowały, szczególnie w firmie Socorro, sprzedać swoje patenty, no i tyle się z tymi patentami widzieli. Natomiast jeśli chodzi o naszą firmę, nie stosujemy tego typu praktyk, ale tak czy inaczej niech pan uważa, żeby ktoś pana tutaj nie podsłuchał. Tak jest. I tutaj właśnie, wiesz, proszę, żebym dostał gdzieś jakiś kawałek miejsca, tak bardziej na uboczu, żebym porozmawiał z konsultantem. Zaprosił cię, proszę ciebie, odesłał cię do jednego z takich gabinecików na piętrze, gdzie musiałeś poczekać trochę w kolejce, ale faktycznie wyszedł jeden bardzo dobrze odziany pan, prawda, z ochroną swoją, wiesz, pożegnał się, tak, dziękuję, oczywiście, przyjmiemy zamówienie, proszę czekać, aż się odezwiemy, aż oczywiście, i tak, no, pełen bon ton. No i kiedy zwolniło się miejsce, wreszcie zostałeś przyjęty. Z tego gabinetu masz piękny widok na całą placę, znaczy tą, ten plac wystawniczy. No i tak, facet tutaj, wiesz, miły, młodszy człowiek, częstuje cię, może cygaretkę, tak, proszę się rozgościć. Jasne, bardzo chętnie, jakieś, wiesz, jakąś mniejszą cygaretkę, coś. Oczywiście się rozgaszczam i tutaj, wiesz, przedstawiam się, witam się z nim serdecznie. Mówię, skąd jestem, więc tutaj, wiesz, też, że jednak przemawia przeze mnie doświadczenie więcej nawet niż to, a zwłaszcza, że jednak jestem ciut starszy, to też, wiesz, myślę, że da mi to pewną przewagę pod hasłem, że, wiesz, nie jestem młokosem, który wpadł na coś w nocy i myśli, że podbije rynek, nie?
Wiesz, facet spogląda na twoje oznaczenia na mundurze i to jest na tyle oczywiste, że daje ci tym samym znać, że jakoby za największe poświadczenie robi jednostka, w której teraz służysz. To ci u niego otwiera najwięcej wrót obecnie. No, dlatego, że jeśli sobie... A może sobie rzucić na knowledge. Bardzo chętnie, już sobie rzucę. Co ci się zasłyszało w ostatnim czasie? Pa, 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 pa. Hołuszy się! Panie. No, więc tak. James? Jamesowi już powiedziało coś ciekawego o filmie Darta. Mianowicie, tak jak Sokoro wygrało wiele przetargów na uzbrajanie zwykłych żołnierzy, przez co Darta nie może wybaczyć Sokoro. I odwrotnie, nie? Panuje tutaj taka wzajemna nienawiść, tak jest znane wszem i wobec, że służby specjalne, no nie chcąc polegać tylko i wyłącznie na jednym rodzaju uzbrojenia, zaopatrzają się u różnych, prawda, dostarczycieli. I Dartan z kolei bardzo zależy, żeby zdobyć jakąś bramkę na wyposażanie służb w postaci S i U, Legion Noir i tym podobnych innych bardziej znamienitych jednostek. Bo wtedy Sokoro by dostało takiego totalnego środkowego palca, prawda, na arenie rynku zbrojeń, że bardziej im na tym nie zależy. No to wiesz, no jesteś tutaj witany S i U, a to proszę. Tak, i teraz tutaj zaczynam mu po prostu tłumaczyć, oczywiście nie podając żadnych szczegółów konstrukcyjnych, ale zaczynam mu tłumaczyć, jaki mam pomysł. Po pierwsze, mam pomysł na wysokiej mocy pistolet o dużej pojemności magazynka i tutaj, wiesz, nie tłumaczę mu dokładnie, jaki magazynek. Mówię mu, że jeśli coś, to podałbym to już w planach konstrukcyjnych. I jakie jest zastosowanie tego pistoletu? Otóż, mój drogi panie, wiemy, że załogi girów notorycznie muszą nosić albo pistolety maszynowe, a najczęściej noszą broń przypadkową pistolety. Jeżeli gir zostanie zniszczony za liniami wroga, no to panie, masz duży problem, ponieważ z wielu pistoletów nie upolujesz sobie nic do jedzenia. To znaczy, jedna rzecz, którą wiesz, że giry mają zewnętrzne jeszcze schowki, gdzie można schować coś cięższego. No ale w każdym razie, jako wiesz... kompletnie survival weapon. Pistolet jest nieadekwatny, no i mam... jestem skłonny firmie Darta, oczywiście z odpowiednimi umowami, sprzedać plany dla pistoletu, który właśnie rozwiąże problem tego, że załoga czegokolwiek, czy będzie to gear, czy będzie to czołg, jeżeli broń podstawowa zostanie zniszczona w jakiś sposób, będzie miała coś, czym może sobie nawet próbować upolować coś cięższego do jedzenia, jeżeli musieliby być skazani na życie, że tak powiem, z dziczy, za liniami wroga. Facet słucha, no proszę bardzo, proszę przedstawiać. I on coś zaczyna sobie notować, nie? Tak, otóż mam też dość ciekawy, podobnym, że tak powiem, podobna myśl konstrukcyjna przyświecała mi, kiedy projektowałem karabin, który jest krótki i niezawodny i strzela tą samą amunicją co pistolet, dzięki czemu żołnierz w sytuacji, kiedy musi, że tak powiem, walczyć o swoje przeżycie, nie musi się martwić noszeniem wielu kalibrów amunicji do broni, a i może być dość łatwo, na tyle krótki, żeby zmieścić się właśnie w schowkach od girów, w schowkach od czołgów, a i na tyle funkcjonalny, żeby był niezawodny i strzelał tą samą amunicję co pistolet. Oni tak zastanawiają się, znaczy on się tak zastanawia. Proszę pana, ja bym poprosił w takim razie pana nazwisko i tam imię, stopień. Tak, tutaj oczywiście, wiesz, podaję.
No to on sobie spisał, wiesz, włożył do takiego notesiku i wiesz, bardzo podziękował za propozycję i mówi coś takiego. Proszę pana, jesteśmy niezwykle wdzięczni za złożenie takiej oferty. Natomiast, no i przede wszystkim, że żołnierz służb specjalnych dzieli się z nami propozycją oraz wyraża chęć, jakieś przeczucie, że żołnierzom służb specjalnych właśnie taka broń byłaby potrzebna. Bardzo nas to cieszy. No dotąd nikt się do nas z czymś takim nie zgłosił. Pan zaś no, jest pierwszy. Jeśli takie zapotrzebowanie wzrośnie, no to sami się do pana by się uśmiechnęli. Natomiast jeśli chce pan przedstawić jakieś wstępne, może nie tyle projekty, ale jak taka broń miałaby się sprawować, zapraszamy do naszego biura projektowego nieopodal Port Oasis, gdzie, proszę pana, byśmy prosili o stawienie się z prototypem. Mamy taką zasadę, że konstruktorzy, jeśli zależy im na karierze rusznikarskiej, coś tak prostego jak pistolet, tudzież karabin, mogą proste, wstępne wersje zrobić samemu i stawić się u nas na prezentacji. Tak, oczywiście, wiesz, myślę, że w To jest też taki sposób, żeby, wiesz, uniknąć tego, że dajesz im plany, a wiesz, ktoś je zerżnie i pokaże ci fakera i iść pan chuj, nie? No tak, masz rację. No i tutaj jest właśnie też kwestia, że myślę, że na warsztacie, który jest, wiesz, robiony jednak do gear maintenance, miałbym spokojnie narzędzia, żeby wyrobić prototyp prosty, nie? Tak, tak. Trochę by to trwało, wiesz, prób i błędów, etapów, ale po doskonaleniu mógłbyś czymś takim się stawić. To wiesz, proszę, on mówi, oczywiście, tego proszę pana, oczywiście nic nie obiecujemy, ale jeśli żołnierz wykazuje takie zainteresowanie, no to jest to dla nas cenna wskazówka. No także proszę mi wierzyć, postaram się stawić z prototypem, z prototypami właściwie jak najszybciej. Mhm. I zobaczymy, bo być może nasza współpraca okaże się owocna, ponieważ tak się składa, że te konstrukcje byłyby również, i tutaj mu zaznaczam, w pełni legalne i dość korzystne, jeżeli wypuszczono by je na rynek cywilny, oczywiście, wiesz, w wersjach uboższych niż wersje wojskowe. O, okej. Okay. Ponieważ, wiesz, kaliber pistoletowy będzie też, i tutaj mu zaznaczam, że będzie też legalny w miejscach typu na przykład Mekong Dominion, gdzie masz obostrzenia, jeżeli chodzi o kalibry karabinowe w rękach cywilnych. No tak, tak. No wiesz, cóż. Po tej ciekawej rozmowie się z nim żegnam i oczywiście, wiesz, dalej chodzę sobie z dziewczynami po tym expo, ale już wiesz, już myślę, jakby tylko, jak tylko wrócę, dopaść do narzędzi i po prostu, wiesz, zacząć wyrabiać, nie? Słuchaj, przechadzając się, widzisz, że Alia zapoznała się ze swoim przyjacielem, który właśnie z Territorial Arms jest na wystawie, która jest póki co pusta, ponieważ wiesz, no to jest koleś imieniem Bryce, nie? Jakiś facet też o jakichś rysach, wiesz, cholera go wie, ale wygląda na Badlandera. I wiesz, uśmiechnięty, wiesz, blondyn, roztrzepane włosy i tak dalej, w ciuchach firmowych oczywiście. No i opowiada, słuchajcie, cholera, jak przyjadą moi przełożeni, to mi łeb urwą. No mi, bo nikt inny nie przyjechał, no. Przynajmniej z tą wystawą. Ja tutaj przyjechałem, wychachmęciłem, żeby dali nam miejsce. Chłopaków wziąłem, żeby wszystko przygotowali, ale transport, jak nie było, tak nie ma, a dzisiaj miał przyjechać. Jest niedobrze, jest niedobrze. No i wiesz, no facet rozżala się, ale ja go tam pociesza. Miranda ma to w dupie, sobie łazi i rysuje. Na zdrowie. No, natomiast facet tak wyrzuca z siebie, że
co, wiesz, żeby uniknąć szpiegostwa korporacyjnego, to zamiast przerzucać to siecią maglewu, to takim po prostu autostradą wiozą, nie? Zamaskowany w kontenerze kilka nowiusieńkich usprawnień do girów. Znaczy to są po prostu giry, tak? Ale zmodernizowane specjalnie na wystawę. Oho, panie. Rozumiem, że szpiegostwo korporacyjne mogło mieć, że tak powiem, swoje... Rozumiem strach przed szpiegostwem korporacyjnym, ale, że tak powiem, wysyłanie tego drogą nie było jakimś takim trochę bardziej mądrym pomysłem, jeśli chodzi o takie rzeczy. No wiesz, chodziło o to, że szpiegostwo korporacyjne w drugą stronę działające odkryło, że podróżując siecią maglewu, to te tajne rozwiązania już przestały być tajne. Bo ktoś już na maglewach miał swoich ludzi. A, zamaskowali, wiesz, zamaskowali to pod względem transportu cywilnego, ale teraz to już tak to trafił, bo cholera wie, co się stało. I wiesz, facet mówi, kurwa mać, niecałe 3 godziny temu dzwonili do mnie, prawda? Że są już pod Marabu, że już dojeżdżam, jeszcze trochę. Autostradą jadą, panie. Zrobili małe tam odcięcie i kurde, żeby sobie zbić, prawda, kilometrów. Jadą przez okoliczne lasy, no. Co za... Kurde, panie, bądźmy szczerzy i to chyba nawet nie muszę rzucać na Tactics. Jaki idiota wiedzie coś takiego lasem? Znaczy las lasem... To jest dużo powiedziane. Panie, wiesz jak wygląda tutaj autostrada w lesie? Ona stoi na takich potężnych, kolosalnych filarach. Mniej więcej jakieś 60 metrów nad ziemią. A, w ten sposób. Nie no, to ten... Nie przez las, tylko nad lasem. No. No, ale w każdym razie... Tylko, że jest... lasy tutaj to są, jak powiedziałem, kolosalne sekwoje, więc nadal lasem. No, trzeba kurde jednak, panie... się za tym rozejrzeć, no ale w sumie Miranda, co my... Ale ja co my mamy z tym kurde zrobić, skoro, że tak powiem, mamy swoje assignments. Mm-hmm. No i kurde, rozumiem, że trzeba by człowiekowi pomóc, no ale czy my właściwie mamy czas, żeby się za tym rozejrzeć, młoda? No ona tak stwierdza, no nie, no słuchaj, jak to zgłoszę gdzieś, zaginięcie, no to jest sprawa, prawda, cywilna, no. Nie wiem, ktoś napadł, a może cholera kierowca się spił, albo sprzedał. Może mieliście kreta, prawda, z kierowców, no, tak mu wyrzuca. A no może, ale teraz jak prezes przyjedzie, zobaczy, że ja tu jeszcze bez żadnego gira na wystawie. Jezus Maria, on mnie po prostu wykastruje i zrobi ze mnie kondoma. Panie, ale wiesz, i tutaj taka kompletna wrzuta, taki jestem... że tak powiem okrutnie wradny, ale mówię mu na to, że ponoć wiesz, chór pierwszej filharmonii w Barabu szukał dobrego soprana. You motherfucker. No. Dobra, panie. No to tak wam czas mija, wiesz, no w końcu poodwiedzaliście, pooglądaliście sobie, co tam było. Nie prowadzicie żadnych negocjacji, więc w zasadzie powrót do jednostki. Na jednostce dobra. Oczywiście, wiesz. Natomiast... Zaczniałem się z chłopakami warsztatowymi i ich narzędziami. Ale to poczekaj, bo teraz Franklin. Franiu, jesteś? Franiu! Franka! Hono! Co mu znowu internet zderpił? Chyba tak. No więc tak, no wracacie obaj do jednostek. Póki Solara nie ma, to ciągniemy wasz wątek. James, rozumiem, wracając, uśmiechasz się do mechaniki. Do warsztatowców, żeby po prostu użycili mi warsztatu przynajmniej kawałka na tyle, żebym mógł sklecić prototypy.
Wiesz, oni, no to oni tak się pytają, nie? No, odstępują ci tutaj miejsca. Wiesz, warsztatach jest pełno miejsca. Kiedy nic specjalnego nie ma, żadnego ciśnienia, żadnej takiej gęstej roboty, no to stoją one odłogiem, od czasu do czasu, wiesz, trzeba coś naprawić i tak dalej. Ale generalnie jak ktoś przychodzi z jakimś swoim projektem, czemu nie? A jeśli to przedstawiłeś, wiesz, swoim przełożonym, no to żaden problem, to nawet coś takiego to oni pochwalają, że się chcesz z tym do Dartan zgłosić, no to super. No spoko, co do tego to mówię, to od razu idę do mojego dowódcy. Jak powiedzieli o przełożonych, to mówię, że chłopaki, zaraz wracam, zamelduję tylko przełożonym, że chciałbym zobaczyć i dowiem się, co wiesz, co mają o tym do powiedzenia. Oczywiście zrobię to w czasie po służbie, że nie wiesz, że nie zamknę się w warsztacie i nie będę, wiesz, kompletnie zdjęty ze służby na ten czas, nie? A, no to tak, no to powiedziałeś... Idę do pana majora, salutuję grzecznie, melduję się. Mówię, major oczywiście też odpowiedział. Zaprosił cię, może sobie usiądziesz, coś, on sobie właśnie też czyta książkę i popija sherry. Milusio, mój człowiek, bo też lubię sherry. No, dobrze się zrelaksować przy tym można, więc tak, jak coś, to też cię poczęstował, bo czemu nie? No dzięki bardzo, panie majorze, dziękuję serdecznie i tutaj, wiesz, tłumaczę mu, że po prostu mam pomysł na 3 modele broni i po prostu potrzebowałbym warsztatu, żeby zbudować prototypy, które następnie zgłosimy do Dartan i mówisz o zastosowaniu stricte militarnym 2 z tych prototypów. Trzeci może poszedłby do jednostek piechoty, ale to może. A jak sobie stwierdzę, powiedziawszy szczerze, ciekawe hobby, panie James, znaczy panie Hanek. Powiem szczerze, to jest miła odmiana. Słyszeć, że ktoś wreszcie się zajmuje czymś pokrewnym żołnierzowi, a nie tylko uganianiem się za spódniczkami, jak to ma kolega Vernon w zwyczaju. Natomiast, no cóż, z mojej strony jak najbardziej ma pan zgodę. On oczywiście, wiesz, zaczyna coś wypisywać. Złożę ten panu pozwolenie na używanie grafika posłużbowego i oddelegowanie panu na jakieś 2 godziny dziennie warsztatu. W zupełności wystarczy. Dziękuję serdecznie, panie majorze. I oczywiście nie omieszkam, kiedy prototypy będą gotowe pokazać. Może będzie pan w stanie mi powiedzieć, co pan o tym myśli, jak leży w ręku, czy może podzielić się jakimś dalszym, jeżeli oczywiście ma pan ochotę podzielić się ze mną jakimś dalszą małą wskazówką, może a propos tego, jak to ulepszyć z pańskim, prawda, doświadczeniem i zobaczyłby pan, jak leży w ręku i tak dalej, nie? O ile mam ochotę, oczywiście. On stwierdza, że jemu zależy przede wszystkim na broni, która jest celna, bo celna, tak? Która jest na tyle mała, że można ją poręcznie gdzieś schować, zamaskować i gdzieś wnieść, która, jeśli już będzie coś takiego robił, to oczywiście w późniejszych wersjach, bo wiadomo, że tutaj nawet nie ma takiego materiału, żebyś o to zadbał, ale żeby była antypoślizgowa, obowiązkowo, żeby, wiesz, jak dłoń masz we krwi lub w wodzie, to żeby się nie ślizgało. Albo spoconej też dłoni, żeby się nie ślizgało. Co więcej, żeby dobrze było wyważone z tłumikiem i bez tłumika, jeśli przewidujesz tłumik. W tym wypadku tłumik będzie średnio najeżdża, ale zawsze można zrobić te, zawsze można zrobić, wiesz, prowadnicę do tłumika spokojnie, więc to tam kwestia dalszego dopracowania amunicji, to już zdartanie. No i wiesz, no... On po prostu rzuca, jakie rzeczy on preferuje, bo mu się to przydaje w jego linii pracy. No i jako tego typu człowiek, to on preferuje osobiście amunicję poddźwiękową. To z czasem, bo powiem ci... Nie ma takiego kopa, ale... Powiem ci, panie...
Powiem ci, panie, dobra poddźwiękowa dziesiątka Magnum byłaby całkiem spoko. No ale to z czasem, nie? No. Oczywiście też z Mechanics rozpisuję, jako że będę brał później specjalkę na military, ja mam już dwie kostki, to też chcę, wiesz, rozpisać parametry amunicji, rozpisać wielkości ładunków i tym podobne rzeczy, nie? No. No to żaden problem, no to się tym zajmiesz. Natomiast Arevan, wracasz do jednostki. W ogóle jak kiedy jechał ten Lyle, to baliście się o własne życie, ponieważ był wstawiony. I to jeszcze jak? Ale gdzie tam jedziemy? Co to są? Żołnierze nie zatrzymają, a jak spróbują, to będziemy uciekać. No, on się i tak wywinie. Tudzież użyje swojej wyrafinowanej gadki. Więc dojeżdżacie w koniec końców. Dojeżdżacie koniec końców do prawda, do bazy. Oczywiście ćwiczenia trwają w najlepsze, bo już się coraz bardziej zaawansowany dzionek robi. No. No i widzisz, że tutaj James się kręci. Biega jak nabuzowany, jakby cukru się najadł. Prawda? No, coś ja jakieś... Ja myślę, że pójdę zameldować o tych girach. Majorowi też pójdę go odwiedzić. No właśnie. Tak przychodzisz, proszę ciebie, do Majora, nie? On zaprasza, proszę bardzo, panie Morgan. Słucham. W jakiej sprawie? No, wie pan o naszym takim... Na naszym wypadzie, że tak powiem, nad zatokę, no zauważyliśmy tutaj z kolegami coś niepokojącego. Mianowicie całkiem prawdopodobne, że jakieś trzy giry obserwowały tą zatokę i jak tutaj stwierdził kolega, jak to miał, Lyle, no, nie powinno ich tam być. Żadnych girów w pobliżu nie powinno być. No się tak spoglądać, a skąd Lyle ma takie informacje? Nie mam pojęcia, ale... Wiesz, no, widzisz, że w tym momencie Major sięga palcem przez ciebie gdzieś na bok do interkomu, nie? I klik. Alice, wezwij tutaj Vernona. No i słychać jak było odpowiedź jego sekretarki. Ją widziałeś, jak wchodziłeś do gabinetu. To jest taka maleńka plus ciebie, skromniutka, szczuplutka, wiesz, uśmiechnięta, takie słodkie dziewczę, takie skromniutkie i tak dalej. I słyszysz, jak ona otwiera drzwi za drzwiami, wiesz, gabinetu, nie? I się wyciecha. Vernon! O, piękna! Do majora! Wiesz, i tak po prostu, aż szyby się trzęsą, nie? O, panie, poczułem Helgę! Tak, dokładnie. James nawet pewnie usłyszał ją w tym swoim... Dokładnie, wchodzi, wiesz, słyszycie, że ktoś tam wszedł, w końcu przybiegł jak oparzony. Ta skromniutka, wiesz, dziewczynka wchodzi do pokoju majora. Panie majorze, przybył... pan Lyle Vernon. Wprowadźcie go, nie? Ona otwiera drzwi. Wejść tutaj! Go in here! No i oczywiście, tak? Wchodzi. Vive la République! Vive la Badland! Że tak... Tak, może od razu Heil Samosa! Heil Mussolini. No mniej więcej. Nie, panie, ja bym się wcale nie zdziwił, jakby on do pijaku wyskoczył z All Heil Simosa. Tak, no... Prawie że. No ale widzisz, że Lyle jest taki... Taki uśmiechnięty lekko, taki, wiesz, że jakby mógł, to by się nad nim bąbelki unosiły. I pękały. Natomiast, wiesz...
Lael się pyta, co żeś widział, Lael, i skąd masz informacje na temat ćwiczeń? Albo w zasadzie ich braku. Szefie, kojarzycie tą ładną babeczkę ze sztabu, której mówiliście, że nigdy jej nie zarwę, ponieważ jest lesbijką? No? Tak. No to widzicie, jej dziewczyna jest biseksualistą. I stąd wy. Major pewnie strzelił facepalma. Tak, taki facepalm, po prostu. O mój Boże. No. Vernon. Jeśli to prawda. No i wiesz, Augusta wstaje i wychodzi gdzieś, nie? No, rzuca tylko, że idzie to sprawdzić do sztabu. I panowie, wyobraźcie sobie, że nie minęło dosłownie 11 minut i 20 sekund, kiedy w waszej jednostce zabrzmiały alarmy. Oh shit. Te giry, które... To spogląda na Irena. Tak, no on wiesz, taki uśmieszek, wiesz, takie ręce rozłożone, takie ramiona w górę. Upsi dupsi. Okej. Okay. I'm so lucky. No, widzisz, Arywan, dobrze chłopie, żebyśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I teraz od razu wzięto was niemalże na szybką, bojową odprawę, gdzie zerwano dwie grupy, major Augusta wraz z resztą oraz wy, poza Franklinem, który gdzieś się szlaja po jakichś antykwariatach. Panie, Franklin się nie szlaja po antykwariatach, stary alkoholik pewnie śpi pod stołem i udaje, że poszedł do antykwariatu. A, to też prawda. No, on tak bardzo studiuje, proszę ciebie, taktykę, że zapomniał, jak się walczy. No. Więc tak, panowie. Jest taka kwestia. Zbieracie się masowo w grupie, prawda, na sali odpraw. Rozkazano wam wciągnąć na siebie kombinezony i stawić się w całym rynsztunku bojowym. Wszędzie dookoła, proszę cię, pod tymi, wiesz, te lampy rozłożone w równych odstępach na korytarzu zaczęły wyć te syreny i tak dalej, dzwonki napieprzać. Lampy oczywiście świecą, migają tym cały czas czerwono-żółtym światłem, wzywając was sprawę na odprawę. Wszyscy są gotowi i wreszcie. Juri, tak czysto fabularnie, wiem, że to pewnie będzie marnowanie dobrego bądź kijowego rzutu, ale na co mogę sobie rzucić, jak szybko mi poszło przygotowanie się do tego i czy nie jestem przypadkiem chociaż w pierwszej dziesiątce ludzi, którzy przybiegli? Na Agi. A ja rzucę na pierwszą dziesiątkę. Jeśli będziesz miał więcej, albo gdzieś tak w połowie, to powiedzmy... 6 łącznie. No nie. Jesteś poza dziesiątką. Tak samo. Aha. No nic, dobra. Ale jesteś dość szybko, nie? Tak czy inaczej. To jesteś 11. Więc no zbiegło się tu mnóstwo ludzi i widzicie w takiej przyciemnionej sali na rzutniku za wami jest pokazana autostrada, która biegnie na zachód, tak, cywilna autostrada handlowa, która biegnie na zachód z Marabu. Na południowy zachód w zasadzie. Tak? Tak. Na tym południowym zachodzie widać jest odcinek. Dlaczego po 11 minutach? Dlatego, że ktoś wpadł na pomysł, żeby skorzystać
ze zdjęcia satelitarnego. Znaczy, przelatywała satelita, z tego co major Augusta tłumaczy, wrzucając kolejne zdjęcie. Mieliśmy jedną z satelit akurat, no może nie dokładnie nad tym miejscem, ale mogliśmy skierować i zrobić zdjęcia pospiesznie. I połączywszy się, okazuje się, że ktoś dokonał napadu na linię autostrady, zabierając, wiesz, zamykając niemalże szlak. Ktoś rozpieprzył kawał trasy. Pytanie, dlaczego nikt tego nie zgłosił? Bo myśleli, że zapewne sprawa tutaj się zgłasza do pana pułkownika, notabene, do pana majora, że w sumie tutaj, wiesz, mówię mu, jakie było zajście i tłumaczę mu, że wiesz, człowiek z firmy, i tutaj wiesz, podaję nazwę, twierdził, że to jest sprawa typowo cywilna i że powinna być rozwiązana przez kanały nie, cywilne, panie, dlatego... ktoś wysadził w powietrze kawał autostrady. Wiesz, mówię mu o tym transporcie, że to mogła być przyczyna tego wysadzenia. O kurde. I to jak właśnie, wiesz, to co Arevan i Lael zauważyli, nie było żadnych innych uzbrojonych obiektów w pobliżu, poza tymi girami, które byście zauważyli tam właśnie w zatoczce. Więc, panowie, wyznaczono kilka grup, które będą przeczesywać las. W zasadzie mają zająć się odcięciem zaplecza. Jeśli znajdzie się jakikolwiek zaplecze, okrążenie i odcięcie potencjalnej drogi ucieczki tym, którzy będą się tutaj przebijać. Tak? Tym, którzy dokonali napaści. Natomiast ze zdjęcia satelitarnego widać, że na szczyt autostrady wdrapali się, szczyt autostrady, która jest rzadko używana, przynajmniej przy Marabu, poza jakimiś cywilnymi transportami, gdzie tak czy inaczej większość korzysta ludzi z maglewu, więc ruch tu jest znikomy, ale zauważacie, że jest dużo samochodów i ciężarówek naćkane. Ale tutaj właśnie zauważacie, nikt nawet nie zadzwonił do miasta, co się stało. Dlaczego? Zakłócenie? Otóż właśnie. Ktoś rozstawił urządzenia zakłócające. Więc no tak, panowie... Nie wiem, czy ten wystawca dodzwonił się ani do niego. Panowie... ruszymy. Ruszą jeszcze dwie grupy, natomiast my ruszymy w grupie głównej. Tak, major Augusta. Wy dwaj. I teraz was jako graczy pytam się, kogo jeszcze sobie dobierzecie? Wiesz co, powiem. Z tego teamu, który tutaj macie, tak? Powiem ci, że. Z swoich girach. W dżungli będzie, tak? Nie, to będzie po lasach, ale ja już mogę zdjęcie tej. Powiem tej ci tak. Odblokować. Też dlatego zobaczcie sobie, jak to wygląda, jeśli wam się wczytało. Bo to jest tak. Tutaj zaraz przez autostradzie, no to zrobiono przesiekę. Taką generalną, żeby te drzewa po prostu nie właziły, prawda? Mhm. No, i na dół mapy, jak ta rzeczka schodzi, no to ona tamtędy się kręci i mniej więcej dochodzi dalej do tej zatoczki, gdzie wy byliście. Natomiast tak, ja tutaj narysuję, jak wygląda ta rozpieprzona autostrada. Tutaj mniej więcej jest ta zarwana część. Mhm.
tu się utworzył po jednej i po drugiej stronie ogromny korek. No. Panie, czy jest opcja na szybko, żeby ten kameleon wziął znacznik? Jako dodatkowe nie. wyposażenie? To wymaga przemontowania. A, dobra, czyli na to nie mamy czasu. Ale, ale ja mam forward observing, tak czy tak, nie? To myślę, że Arewą dzielibyśmy kameleona z prostej przyczyny, że jest lekki, zwinny, cichy. Może, wiesz, w razie czego atakować z zaskoku, a z kolei tak czy tak może nam podać koordynaty, jakby trzeba było gdzieś tłuc mniej niż po linii wzroku, nie? No i może się ukryć w tych losach. No. Dobra. Przesuwam kameleona na pozycję, z których będziecie wychodzić. Będziecie wychodzić z góry. Konkretnie z tego rogu. Już siebie zaraz przesunę. I teraz. Jak mi dasz ownership? Tak, 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 zaraz. Okej, okay, ja was tu biorę. Najpierw. I teraz tak. Najpierw was powiększę odrobinkę. Size large. Tak. To leci do Arewana. Super. To leci do Jamesa. Proszę bardzo. Macie swoje machiny. I teraz tak. Dodatkowymi dwoma machinami każdy z was będzie komenderował. Będziecie grać swoimi kamratami z drużyny. Kto chce grać Alion? No, w sumie ja mogę, skoro Arewan się nie kwapi. Dobra. To będziesz tak. Chociaż z moimi pechowymi rzutami to pewnie kameleonek na tym ucierpi, ale mam nadzieję, że nie. Okej, okay, ale będzie pod twoją komendą. Arewan, kogo chcesz z drużyny? Poza majorem, no. Który jest... tak, człowiekiem, który będzie tutaj... U panie, piękną maszynę ma pan major. No. Byłoby tu wziąć te dobre pytanie. Teraz. Teraz jest tutaj ten teren zagłuszany, tak? Znaczy, oni zagłuszają ECM-ami taką. Łączność. Tak, łączność, ale bazową, taką właśnie, wiesz, komórkową i tak dalej, tego typu rzeczy. Major ma przede wszystkim łączność satelitarną, więc on będzie z tym miał troszkę lepiej. Kogo wybierzesz? Patrz. Panie, weź pod uwagę, że Lyle jest sklany, będzie miał za to utrudnienia, tak? No, taka rzecz. Czyli zostaje Petit i Saiban. Petit może bardziej napierdolać na odległość. Iguana, bliska Iguana szczególnie Petit. Jest bardziej do... bardzo dynamicznego i szybkiego szarżowania, nie? Nie no, chyba weźmiemy Petit, co ty na to? No, można wziąć, będzie drugi do tego, będzie drugi do Forward Observa, bo ona miała tą, ona miała wariant tej, kobry. Tylko niech na ją zobaczę, w co ta kobra jest uzbrojona, panie. Spitting kobra. Klasyczna. O panie, spokojnie, ona ma podobne uzbrojenie do mnie. Więc jej się zaś przyda, wiesz, pani ta alias Forward Observing, nie? Okej. Więc będziemy mieli dwa ciężkie giry w razie gdyby trzeba było, wiesz, się z kimś naprawdę dokoksanym bawić.
A Revan, masz kontrolę nad tą Spitting Cobrą. Jest w twoim, że tak powiem, użyciu. Będziesz się nią bawił też. Czyli za każdym razem, kiedy będziesz aktywował swoją jednostkę, to możesz jej jednostkę aktywować. Okej. Okay. Czyli pewnie rzucają inicjatywkę po prostu dwójkami. Nie, teraz dlaczego wziąłem przede wszystkim Majora Augustę, ponieważ będziemy inicjatywę rzucać grupowo i robić wreszcie użytek z command pointów. Command pointy to jest fajna rzecz w tej mechanice, która pozwala w zależności od tego, ile przebijemy przeciwnika, no zawsze jedna strona może mieć przynajmniej jeden command point, niezależnie jak inicjatywa pójdzie. Ale niezależnie jak, o to, ile przebijemy przeciwnika, tyle będziemy mieli command pointów. Command pointy można przydzielać wszystkim postaciom w grze, tak? Wszystkim girom. Na zasadzie możesz za to wziąć kolejną darmową akcję, która cię nie kosztuje kary żadnej. Możesz sobie dodać plus 2 do defensywy, co jest takim, odpowiada za na przykład twój dowódca, wiesz, ostrzega cię przed nadlatującym ogniem i coś na zasadzie kryj się, nie? Padnij, albo coś w tym stylu. No i jeszcze kilka tam rzeczy, do których to można użyć. Ale to są takie dwa najbardziej bazowe. Przyda się. Dlatego teraz będziemy szli taką, że tak powiem, inicjatywą. I okej. Dobra, to ja teraz robię resecik. Natomiast widzimy się na Bandicamie.